W dzisiejszym moim filmie przedstawię Państwu postać Stanisława Radkiewicza, szefa bezpieki w stalinowskiej Polsce. Dowiecie się, dlaczego Radkiewicz był posłusznym nadzorcą aparatu terroru, który gotowy był zrobić wszystko dla swoich mocodawców. Przed kilkoma laty na naszym księgarskim rynku ukazała się książka Tajemnice walizki generała Sierowa. Ta książka to w istocie dziennik generała Iwana Sierowa, funkcjonariusza sowieckiego NKWD i KGB, który zapisał się w polskiej historii jako ten, który w marcu 1945 roku podstępnie aresztował 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej książki można dowiedzieć się wielu ciekawych faktów na temat polskich komunistów. Jednym z nich jest Stanisław Radkiewicz, szef osławionego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w czasach stalinowskiej Polski. Sierow przywołuje w swojej książce sytuację, jaka miała miejsce jesienią 1944 roku na Lubelszczyźnie, gdy NKWD zatrzymało pewnego działacza polskiego podziemia. Ten miał zeznać po zatrzymaniu, że jego szefa aresztowało już miejscowe UB. Sierow zadzwonił wtedy do Radkiewicza z prośbą o pilne dostarczenie mu tego działacza podziemia. Radkiewicz poinformował Sierowa, że nie żyje, bo zmarł w trakcie przesłuchania. Miało to nastąpić po tym, jak przesłuchujący zaczęli wlewać mu wodę do nosa, licząc na to, że będzie bardziej rozmowny. Gdy Sierow to usłyszał, zbeształ Radkiewicza. Ten zaczął się kajać i tłumaczyć, że takich właśnie metod używano już w sanacyjnych więzieniach. I on sam ich doświadczył na sobie. I dlatego właśnie tę metodę zastosował. Ta sytuacja dobrze jednak pokazuje charakter Stanisława Radkiewicza, który zawsze był wiernym wykonawcą woli swoich sowieckich nadzorców. Ci zresztą znali wszystkie jego tajemnice, włącznie z tą, która go najbardziej kompromitowała. Stanisław Radkiewicz urodził się w 1903 roku w Razmierkach na Polesiu. Mieszkańcy tej wsi nigdy nie potrafili się jasno narodowościowo określić i mówili o sobie tutejsi. Chyba dlatego Radkiewicz raz twierdził, że jest Polakiem, a innym razem, że jest Białorusinem. Gdy wybuchła I wojna światowa, rodzina Radkiewiczów uciekła w głąb Rosji. Po wybuchu bolszewickiej rewolucji młody Stanisław Radkiewicz wstąpił do Komsomołu, podobnie jak zrobił to jego brat Antoni. W 1921 roku, po podpisaniu traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką, Radkiewiczowie wrócili do Polski. Ale młody Stanisław Radkiewicz nie zagrzał w niej zbyt długo miejsca i po 2 latach ponownie wrócił do bolszewickiej Rosji, gdzie karierę robił jego brat. Tam uczęszczał do partyjnej szkoły w Moskwie. Po jej ukończeniu w 1925 roku ponownie wysłano go do Polski, aby wspomóc działalność Komunistycznej Partii Polski. W KPP Radkiewicz zajmował się dywersją i szpiegostwem, oczywiście na rzecz Sowietów. Za tę działalność został w 1928 roku aresztowany i spędził prawie 5 lat w więzieniu. Gdy go z niego zwolniono, ponownie udał się do Związku Sowieckiego. Ale wiosną 1936 roku ponownie wysłano go do Polski. Gdy do niej przybył, znowu został zatrzymany przez polską policję. Tyle tylko, że już następnego dnia zwolniono go z aresztu. Ale nie stało się tak bez przyczyny.
Wzięty w przysłowiowe kleszcze przez policyjnych śledczych Radkiewicz szybko pękł i zgodził się podpisać lojalkę, w której zobowiązał się do zaprzestania działalności w KPP. W każdym razie ta lojalka trafiła później w ręce generała Iwana Sierowa. Tymczasem w lecie 1938 roku na polecenie Stalina KPP została rozwiązana. Radkiewicz zajmował się wtedy, zgodnie z instrukcjami Kremla, ostatecznym wygaszaniem jej działalności. Gdy 1 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht zaatakował Polskę, Radkiewicz wstąpił do jednego z batalionów ochotniczych, które broniły Warszawy. Po kilku dniach z niego zdezerterował i uciekł na Polesie. Gdy 17 września 1939 roku sowiecka Armia Czerwona uderzyła na Polskę, zgłosił się do sowieckich władz. Na ich polecenie przez kilkanaście następnych miesięcy pracował jako inspektor szkolny. Po napaści Niemiec na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku uciekł na wschód wraz z wycofującą się Armią Czerwoną. Jego dalsze losy nie są jasne. Wiadomo jedynie, że przez jakiś czas pracował w kołchozie, a potem służył w batalionie pomocniczym Armii Czerwonej. W lecie 1943 roku Radkiewicz znalazł się w obozie w Sielcach nad Oką, gdzie tworzyła się Armia Berlinga. Został wówczas zastępcą dowódcy jednego z pułków i odpowiadał za polityczną indoktrynację żołnierzy Berlinga. W styczniu 1944 roku sowieckie władze postanowiły jednak ściągnąć go do Moskwy. Wszedł wówczas do ścisłego kierownictwa utworzonego przez Stalina Centralnego Biura Komunistów Polskich. To właśnie to ciało stało się zaczynem nowego polskiego rządu, który miał przejąć władzę w powojennej Polsce. W rezultacie tego 20 lipca 1944 roku w Moskwie utworzony został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, w którym znalazł się również Radkiewicz. Zanim jednak członków PKWN wysłano do Polski, Stalin zmusił ich do podpisania dwóch porozumień, które zabezpieczały sowieckie interesy w Polsce. Dopiero po tym fakcie członkowie PKWN, i to nie wszyscy, mogli udać się do Polski. Gdy 27 lipca 1944 roku samolot z członkami PKWN wylądował w lubelskim Chełmie, był wśród nich także Radkiewicz, szef jego Wydziału Bezpieczeństwa. W ten właśnie sposób z mało znaczącego działacza komunistycznego Radkiewicz stał się jedną z najważniejszych postaci obozu komunistycznej władzy. 31 grudnia 1944 roku PKWN został przekształcony w rząd tymczasowy, a Radkiewicz został w nim ministrem bezpieczeństwa publicznego w stopniu generała brygady. Pod kierownictwem Radkiewicza Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego z roku na rok rosło w siłę. W 1953 roku jego liczebność przekroczyła 33 tysiące funkcjonariuszy. Ale oprócz UB w skład resortu Radkiewicza weszły również Milicja Obywatelska, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, czyli tak zwane ORMO, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Ochrony Pogranicza, Straż Więzienna i Zawodowa Straż Pożarna. Łącznie była to więc armia licząca prawie 300 tysięcy ludzi. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego pod rządami Radkiewicza stało się narzędziem terroru, za pomocą którego zwalczano wszelkich wrogów komunistycznej władzy.
Najważniejszym z nich było antykomunistyczne podziemie. Wrogiem stało się również mikołajczykowskie Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale wrogami byli także kułacy, spekulanci i różnej maści dywersanci. Potem przyszła kolej na duchowieństwo, wojsko i samą PZPR, w szeregach której miało zagęścić się od wrogów, których należało wyeliminować. Jednym z nich okazał się sam Władysław Gomułka, którego oskarżono o odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne i w sierpniu 1951 roku aresztowano. Równie wielki rezonans jak aresztowanie Gomułki miało aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego bezpieka aresztowała we wrześniu 1953 roku. Areszty i więzienia za czasów Radkiewicza dosłownie pękały w szwach, a bicie i tortury były ich codziennością. W zasadzie każdy mógł wówczas zostać aresztowany. Wystarczył zwykły donos na UB. Jako szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Radkiewicz zaliczał się wówczas do elity komunistycznego obozu. Był między innymi członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR, a także członkiem jego Komisji Bezpieczeństwa. Sprawował także mandat poselski. To wszystko sprawiało, że Radkiewicz mógł czuć się wszechwładnym. Ale czy tak rzeczywiście było? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta. Głównie dlatego, że komunistyczna Polska nie rządziła się zasadą, że ten, kto sprawuje władzę, jest również tym, który rzeczywiście rządzi. Dotyczyło to zwłaszcza szefa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, którego działalność była ściśle nadzorowana przez Kreml. Odbywało się to za pomocą sowieckich doradców rezydujących w Polsce. Po generale Iwanie Sierowie byli nimi kolejno generał Nikołaj Seliwanowski, pułkownik Siemion Dawydow, pułkownik Michał Bezborodow, generał Nikołaj Kowalczuk i pułkownik Serafin Lalin. Nadzór sowieckich doradców koncentrował się najbardziej wokół samej organizacji i metodologii pracy resortu Radkiewicza. I Radkiewicz zawsze skrupulatnie wykonywał zalecenia sowieckich doradców w tym zakresie. Ale oprócz nich nadzór nad Radkiewiczem sprawowali również miejscowi komuniści. Od 1949 roku tę rolę pełniła Komisja do Spraw Bezpieczeństwa przy Komitecie Centralnym PZPR, której członkami byli między innymi prezydent Bolesław Bierut i Jakub Berman. To oni w praktyce nadzorowali przebieg najważniejszych śledztw, czytali zeznania oskarżonych i udzielali instrukcji Radkiewiczowi w tym zakresie. W najbardziej poufnych sprawach pomijali jednak jego osobę, zwracając się bezpośrednio do jego zastępców i dyrektorów. Romana Romkowskiego, Anatola Fejgina, Jakuba Różańskiego bądź Julii Brystygierowej. Tak było między innymi w sprawie Władysława Gomułki, oskarżonego, jak już wspomniałem, o odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne. Radkiewicz był zbyt prostym i mało pojętnym człowiekiem, aby pojąć inteligentne sugestie Bieruta i Bermana odnośnie przebiegu procesów politycznych, a poza tym nie cieszył się ich wystarczającym zaufaniem. Tak było między innymi wiosną 1948 roku, gdy sowieckie władze przekazały stronie polskiej część archiwum przedwojennego oddziału drugiego sztabu generalnego, czyli polskiego wywiadu, w którym odnaleziono jego lojalkę. To właśnie wtedy Radkiewicz, obawiając się ujawnienia tej lojalki, napisał osobisty list do Gomułki, wówczas pierwszego sekretarza Polskiej Partii Robotniczej, w którym przyznał się do jej podpisania.
Sprawa listu Radkiewicza do Gomułki miała zostać rozpatrzona w czasie najbliższego plenum Komitetu Centralnego, ale tak się nie stało, bo Gomułka został usunięty z pełnionego stanowiska. Radkiewicz mógł więc pozostać dalej szefem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale był już tylko narzędziem w rękach Bieruta i Bermana. Ten ostatni uważał, że Radkiewicz, mając taką szramę na życiorysie, jest optymalnym szefem bezpieki, bo w każdej chwili można go zdjąć z tego stanowiska. Pozbawiony realnej władzy, Radkiewicz kilkakrotnie próbował podać się do dymisji, ale jego kontrolerzy na to się nie zgodzili. Był im potrzebny jako figurant firmujący działania aparatu represji. Nic dziwnego, że z upływem lat Radkiewicz tracił zainteresowanie sprawami resortu i oddawał się swojej ulubionej rozrywce, czyli polowaniu. I tak było do końca jego bytności w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Upadek Radkiewicza nastąpił jesienią 1954 roku. Stało się to po tym, jak zbiegły na zachód pułkownik Józef Światło, wicedyrektor Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ujawnił kulisy funkcjonowania aparatu Radkiewicza. W rezultacie tego 9 grudnia 1954 roku biuro polityczne KC-PZPR odwołało Radkiewicza z funkcji ministra bezpieczeństwa publicznego. Ale nie stała mu się krzywda. Otrzymał posadę ministra państwowych gospodarstw rolnych i mógł dalej oddawać się swojej ulubionej rozrywce, czyli polowaniu. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy. Gdy w październiku 1956 roku Gomułka powrócił do władzy, winą za wypaczenia resortu Radkiewicza obarczono Romkowskiego, Fejgina i Różańskiego. Uznano, że skazanie Radkiewicza źle by wyglądało w oczach społeczeństwa. Radkiewiczowi dano więc nową synekurę. Został dyrektorem w Urzędzie Rezerw Państwowych. Tam pracował do 1968 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Była ona siedmiokrotnie wyższa od emerytury przeciętnego Polaka. Stanisław Radkiewicz zmarł 13 grudnia 1987 roku. Tak czy inaczej, Stanisław Radkiewicz był najdłużej urzędującym szefem stalinowskiej bezpieki w całym komunistycznym bloku. A do tego nie poniósł żadnej kary za zbrodnie, jakich się ona dopuściła, gdy on sam nią kierował. W moim następnym filmie odpowiem na pytanie, dlaczego Niemcy czują się dzisiaj ofiarami II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego w Niemczech obowiązuje dzisiaj zupełnie inna wersja historii II wojny światowej niż ta, którą mamy w Polsce i innych krajach, które były przez III Rzeszę okupowane. Ten film zatytułowałem Jak Niemcy robią z siebie ofiary II wojny światowej. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu
Toronto oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.